witam was w 103 odcinku na kanale ZTC News. Dzisiaj zobaczycie wywiad z wychowawcami klas maturalnych. Zobaczycie także maturzystów, którzy opuścili naszą szkołę. Oraz zobaczycie, co redaktorzy robią majówkę. Z nami jest pani Alina Domagała. Której pani klasy jest wychowawcą? Jestem wychowawcą, podwójnym wychowawcą. Jestem wychowawcą klasy 5K, która opuszcza nasze mury. I jestem wychowawcą również 1 P, której tu przedstawicielka za kamerą z drugiej strony jest obecna. Sandra, przywitaj się. Co najbardziej pani wspomina z klasą 5K? Mam takie wspomnienie, wolałabym jednak może nie rozwijać dla dobra mojej klasy, jakby scenariusza tutaj nie opisywać, co się wydarzyło, ale było takie zdarzenie w pierwszej klasie w Wigilię. To było bardzo pamiętne i mi zapadło bardzo, bardzo w pamięć. Niekoniecznie było miło, ale dzisiaj wspominamy to z uśmiechem na twarzy, mogłabym tak powiedzieć. Rozumiem, chciała pani coś dołożyć dla swojej klasy? Dodać, na pewno dzisiaj na spotkaniu po uroczystości powiem im wiele ciepłych słów, które powinny im towarzyszyć na przyszłej drodze ich życia i zawodowego, prywatnego, ale co mogę dla wszystkich maturzystów, to szczęścia im życzę na maturze, na ewentualnych późniejszych egzaminach oraz w ogóle w życiu, żeby byli przede wszystkim szczęśliwi. Z nami jest pani Jolanta Szlaga. Której klasy jest pani wychowawcą? Jestem wychowawcą klasy 5. O. Co najbardziej pani wspomina z klasą 5? O. Generalnie nie mam takiej wyróżniającej się chwili, ponieważ w danej chwili co innego się przypomina. W związku z tym nie chciałabym tutaj wymyślać, co najbardziej pamiętam, bo naprawdę każda chwila jest warta zapamiętania. Rozumiem. Chce pani coś od siebie dodać? Ja ze swojej strony przygotowałam każdemu uczniowi takie życzenia na dalszą drogę po skończeniu szkoły i chciałabym je teraz przeczytać, dobrze, jeśli mogę. Więc będę czytała tak, jak mam, jakby uczniem był chłopiec, ale oczywiście wersja jest i dla chłopca, i dla dziewczyny. Życzę ci, abyś w tym odwróconym, pokręconym świecie potrafił odnajdywać pewny grunt pod stopami, abyś zawsze wiedział, po co i dla kogo warto żyć i o co walczyć. Abyś kochał i był kochanym. Życzę ci wielkich i odważnych marzeń oraz odwagi, by je spełniać. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Próbuj życia i układaj je na swój własny sposób. Żyj najpiękniej, jak umiesz, po swojemu. Spełniaj się. Żyj mądrze i dokonuj przemyślanych wyborów. Próbuj, bo jeśli nie będziesz próbował, nie będziesz wiedział, co tracisz. Idź przez życie z odwagą w sercu, otoczony ludźmi, których kochasz, czerp energię ze słońca, z podmuchów wiatru, kapiącego deszczu, uśmiechu innych i z innych źródeł energii odnawialnej. Za mnie jest pan Andrzej Kołotko. Której klasy jest pan wychowawcą? Jestem wychowawcą klasy 5G o profilu techniki informatyki. Co najbardziej pan wspomina z tą klasą? Wspominam generalnie całe 5 lat nauki. Moja klasa jest, tak patrząc przez 5 lat, cudowna. Mogę pochwalić się moją klasą, że tylko 5 uczniów nie zdobyło certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zawodzie techniki informatyki. Rozumiem. Chciałby pan coś jeszcze od siebie dodać? Od siebie chciałbym i do klasy, i do pozostałych klas, żebyście
pozytywnie zdali maturę i wiadomo, no idziecie w świat. Teraz macie realne życie. Za mną jest pani Agnieszka Wojda, która jest opiekunem piątych klas pod względem pedagogicznym. Co pani wspomina najbardziej ze piątych klas? Wiecie, jesteście dla mnie rocznikiem szczególnym, bo razem z wami przyszłam do szkoły tutaj, do pracy. Kiedy wy zaczynaliście pierwszą klasę, to ja zaczęłam tutaj pracę, więc będę was wspominać szczególnie. A co zapamiętam? Pamiętam, że to był podwójny rocznik i was było 9 klas pierwszych po szkole podstawowej i było jeszcze 9 klas pierwszych po gimnazjum, więc miałam 18 klas pierwszych pod opieką i z każdą z tych klas mieliśmy ognisko integracyjne. Więc miałam 18 ognisk integracyjnych i to zapamiętam chyba najbardziej. A chciałaby pani coś dodać od siebie dla tych klas? Pewnie. Kochani, idziecie teraz w świat. Ja zostaję tutaj, wy idziecie, bądźcie szczęśliwi, mądrze wybierajcie. Życzę wam, żebyście spotkali piękne miłości, piękne przyjaźnie w swoim życiu, żebyście znaleźli fajną pracę albo sami sobie znaleźli, czy stworzyli swoje miejsce pracy. Trzymam za was mocno kciuki. Dobra, chłopaki, jak się czujecie? Bardzo dobrze. Niesamowicie. Atmosferka miła. Co będziecie robić już po? Na zasiłku będziemy robić. Tak. Tu lepiej nie mówić pozostałych planów. Spoko, spoko. Dziękujemy. Na koniec udacie się do swojej klas z wychowawcami, aby tam w bardziej kameralnym gronie podsumować minione 5 lat. Dziękujemy za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości. Wszystkiego co najlepsze w dorosłym życiu. A teraz możecie zobaczyć, co nasi reporterzy robią podczas majówki. Ja w majówkę będę kosił trawę. A ja sobie tak majówkę spędzam. Ogrodzik, teżaczek. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat, przemierzamy wszechświat, bijamy dobrami tam. Cześć, ciekawostka na dziś. Czy wiedzieliście, że we Włoszech pierwszy raz użyto widelca? I oprócz tego dzisiaj koniec majówki, jako że jest niedziela, więc widzimy się jutro w szkole.